Tak wielu manifestacji jak dzisiaj świat dotąd nie widział. Jest 19:30. Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Oburzenie na ulicach niemal całego świata. Globalny protest przeciw kryzysowi i wyzyskowi. Jestem oburzony obojętnością naszych władz wobec sytuacji najbiedniejszych ludzi. Ruch oburzonych narodził się w Hiszpanii dokładnie 5 miesięcy temu. To właśnie wtedy, 15 maja, młodzi Hiszpanie zaczęli okupować plac Puerta del Sol w sercu Madrytu. I właśnie stamtąd kilkaset osób pieszo pokonało prawie 2000 kilometrów, by dziś zaprotestować w stolicy Zjednoczonej Europy. W Brukseli oburzeni manifestowali zarówno przed rządowymi, jak i unijnymi budynkami. Joanna Wajda. Przeszli z Madrytu do Brukseli prawie 2000 kilometrów. Indignados, czyli tłumacząc z hiszpańskiego, oburzeni. Wśród kilkuset osób jest Polka, Amira Bocheńska, która dokumentuje ruch 15 maja. Ten tutaj napis na przykład był skonstruowany w Madrycie pierwszego dnia. Aha. Wyszedł z Madrytu i dotarł aż tutaj. Tutaj, czyli do opuszczonego budynku Uniwersytetu w Brukseli. Władze miasta zaoferowały koczującym w parku dach nad głową, a oni zorganizowali sobie tu życie. Zdecydowanie różni się od życia, które było w trakcie marszu. W trakcie marszu pobudka była pomiędzy godziną 5-6 rano. Organizowaliśmy śniadanie. Śniadanie było organizowane z jedzenia zebranego wcześniej od ludzi z dotacji. A potem w drogę. Dziennie pokonywali 25 kilometrów. Mieszkali pod gołym niebem. Doszli do Paryża, a od tygodnia mieszkają w Brukseli. Mają tu kuchnię, stołówkę, pokoje i centrum prasowe. Marsze, happeningi to jedno, ale musimy też działać prężnie w internecie, żeby świat wiedział, o co nam chodzi. Mają naśladowców w wielu zakątkach świata. Ilu ich jest, nie wiadomo. Nawet w centrum dowodzenia ruchu. Nie bawimy się w statystyki. Jesteśmy spontanicznym ruchem. W tym budynku spotkasz rodziny z dziećmi, studentów, emerytów czy bezrobotnych. Wśród nich jest Rafael, który stracił pracę wraz z nastaniem kryzysu. Jest mi przykro, że kryzys dotyka najsłabszych, a prezesi upadających banków pławią się dalej w luksusie. Dlatego wychodzą na ulicę, by pokazać, że czują się ofiarami błędnych decyzji i nadużyć gospodarczych. To ważne dla nas, żeby zjednoczyć się przeciwko systemowi, który nie działa. Nie możemy dłużej naszego życia zostawiać w rękach polityków, którzy są na usługach elit finansowych. Dzisiejszy dzień ma być ukoronowaniem ruchu 15 maja. Co teraz? Zostaną w Brukseli, a może ruszą dalej przez Berlin, Warszawę aż do Aten? Niektórzy myślą o powrocie do Madrytu, by w czasie listopadowych wyborów na placu Puerta del Sol znów pokazać politykom, co o nich myślą. Bruksela, Joanna Wajda, Wiadomości.